Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Witam Państwa z Nałęczowa, z ogrodu pełnego kwiatów, które wyrosły z ziemi albo które tutaj rozstawiłem. Ptaki śpiewają. Pięknie jest, a ja będę mówił o COVID-zie, o koronawirusie, koronawirus 2, szaleństwa. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, do komentowania, tak żebyśmy docierali do jak największego grona odbiorców, a dużo tu trudności. No i tak, koronawirus to jest temat, którego YouTube nie za bardzo lubi, ale zaskoczę Państwa, bo dzisiaj będę mówił tak o nim, że chyba YouTube to powinien polubić. Bo koronawirus powoduje takie skrajne reakcje wśród ludzi. Jest ta bardzo liczna grupa ludzi, którzy są przerażeni ciężko od świtu do nocy i od nocy do świtu i ukrywają się po domach, noszą maseczki kiedy trzeba i kiedy nie trzeba, szczepią się. Jadą na drugi koniec Polski, żeby się zaszczepić. Wszędzie używają tych płynów dezynfekujących, gdzie się tylko da. Prawda? Wchodząc do sklepu, wychodząc ze sklepu, wchodząc do kościoła, wychodząc z kościoła. Oczywiście wciąż myją ręce. I tu szaleństwo jest różnego typu. Jeden z taksówkarzy opowiadał mi o swoich sąsiadach, gdzie miesiącami żona wracała z pracy i rozbierała się do naga na wycieraczce, podawała te ubrania mężowi, który wrzucał jej je do plastikowego worka, on jej podawał szlafrok i zapewne biegła pod prysznic i zakładała już zdezynfekowane ubrania, prawda? I jak sąsiedzi przechodzili, to się kulturalni, no to się cofali, czekali, aż ona się rozbierze i wejdzie. Niektórzy tam ją podglądali, dużo śmiechu, dużo zabawy, no ale takie do końca śmieszne to nie jest. Ja pamiętam, wszedłem kiedyś do sklepu, takiego pustego sklepu, i zacząłem zbliżać się do sprzedawczyni i kobieta stojąca przy tej sprzedawczyni zaczęła płakać i zaczęła wręcz krzyczeć: błagam pana, niech pan do mnie się nie zbliża, niech pan poczeka, aż ja odejdę, prawda? Także znam kapłanów trydenckich, którzy mówią, że trzeba maseczki zakładać, jak zobaczymy, że w pobliżu jest człowiek, który wpada w panikę, który autentycznie się boi, który przeżywa niesamowite negatywne emocje, prawda, ze względu na tą miłość bliźniego. I teraz jest druga strona, znaczy są jakby trzy grupy covidowe. Jest środkowa grupa, czyli ludzie, którzy podchodzą do tego normalnie, no wiedzą, że jest jakiś zarazek i że trzeba pewne środki bezpieczeństwa podjąć, ale nie przesadzają, nie histeryzują, nie ograniczają swojej aktywności, swoich spotkań ze znajomymi, bliskimi i tak dalej. No i jest wreszcie trzecia grupa, która podobnie jak ta pierwsza grupa zaczyna być sekciarska, prawda? Ludzie, którzy za punkt honoru uznają nie mycie rąk, nie dezynfekowanie rąk, nie noszenie maseczek, wszędzie wchodzą bez maseczek. I ta grupa momentami zaczyna być niebezpieczna. I zaczyna być tak, znaczy jest tak fanatyczna, że jakby odrzuca wszystkich innych i zaczyna być niebezpieczna. I znaczy możemy mówić, że pandemii nie ma, możemy mówić, że to jest margines, możemy mówić, że to jest jak grypa, no ale jednak jest, prawda? I ludzie umierają. No tutaj
Jutro w Nałęczowie będzie odprawiona przez księdza arcybiskupa msza święta w intencji pani Elżbiety Brudzińskiej z Zamościa, jednej z najważniejszych postaci tamtego świata katolickiego, tradycyjnego, która zmarła pod respiratorem. I wszyscy tam to ciężko przeżywają. I oczywiście i w odniesieniu do jej śmierci są zdania podzielone, bo są tacy, którzy mówią, że no po prostu zmarła na COVID-a. Są tacy, którzy mówią, że zmarła z tego powodu, że zastosowano złe procedury, że po prostu lekarze się trzymali tego, co mieli napisane w procedurach, prawda, i ją wstawili w pewnym momencie pod respirator. I są tacy, którzy mówią, że to na co innego chorowała, no ale tak czy siak zabił ją COVID, znaczy w sensie takim, że gdyby go nie było, gdyby go nie miała, bo go miała, no to nie byłoby tych procedur, nie byłoby takiego podejścia, znaczy, no ale wszystko wskazuje na to, bez sekcji tak nikt do końca tego nie wie, że umarła na COVID-a. Tutaj w Nałęczowie miałem kłopoty z organizowaniem spotkania z księdzem arcybiskupem, bo miejscowi liderzy albo byli w szpitalu na COVID-a jeden miesiąc, później dwa tygodnie nie mógł wstać z łóżka w domu. Druga osoba dopiero co wróciła ze szpitala, gdzie leżała tylko na COVID-a i też nie może ruszyć ręką i nogą. Więc kiedyś było tak, że ja pamiętam te czasy i Państwo też powinni chyba pamiętać, że no, jak ktoś miał grypę, no to się nie ruszał z domu. Jak była epidemia grypy, to ludzie, dzwoniło się do człowieka, zapraszam pana na imieniny, a on mówił, no nie przyjdę, bo mam katar, bo mam podgorączkę, to nie chcę nikogo zarazić. No i to się przyjmowało do wiadomości i sam znałem osoby, które umarły na grypę. Prawda? Umarły, bo miały pecha, albo umarły dlatego, że zamiast leżeć w łóżku i czekać, aż grypa przejdzie, to gdzieś tam chodziły do pracy, zresztą przy okazji zarażały, prawda, a grypa, niektóre odmian grypy miały ciężki przebieg, jedni mieli lżejszy, inni ciężki, ale były takie lata, że ludzie w gorączce 40 stopni leżeli po tydzień i nawet dłużej, po dwa tygodnie. I w podręcznikach Savoir Vivre jest napisane tak, jaki by to nie był, niemiecki, francuski, angielski, że jeżeli idziemy do kogoś w gości, no to pukamy do drzwi, gospodarz nam otwiera, nie wita się z nami, tylko proponuje nam pójście do łazienki. Proponuje, żebyśmy mogli umyć ręce, żebyśmy mogli sprawdzić w lustrze swój wygląd, prawda? Kobiety sprawdzają, czy wszystko jest w porządku z makijażem, z włosami. Mężczyźni poprawiają krawat, jak go mają. Prawda? Tu mam koszulę bezkrawatową. I później po tym umyciu rąk, do tego mają specjalny ręcznik, znaczy jak jest pięciu gości, pięć ręczniczków, prawda? Pierwszy gość myje ręce, wyciera w ten ręczniczek, ręczniczek gdzieś odkłada. No i dopiero jak wychodzi z tej łazienki, idzie na korytarz, to gospodarz przeprowadza go do pokoju, do salonu, jak jest salon, do pokoju głównego. No i tam się wita przez podanie ręki z gospodynią najpierw, później z innymi kobietami, jak są, i na końcu z gospodarzem. Natomiast ci, którzy są tacy antykowidowi, to ja zwróciłem uwagę, że jakby demonstracyjnie teraz w dobie COVID-a nie myją rąk, nie idą do łazienki, nie myją rąk, prawda? I spotykam coraz więcej takich opowieści, prawda? Dzwoni do mnie pani i mówi, no ewidentnie miałam COVID-a, straciłam węch, straciłam smak, miałam takie skoki gorączki.
kaszel, no ale się nie przejęłam i byłam i w kościele, i u znajomych, i na spotkaniu jakiegoś stowarzyszenia, no nikt się nie zaraził, prawda. No i nie powinna tego robić, prawda, jeżeli jest epidemia grypy, to wtedy, jak się źle czujemy i podejrzewamy u siebie tą grypę, no to jednak nie idziemy między ludzi, żeby ich nie zarazić, prawda. Sam spotkałem takie osoby, które z gorączką, z atakami gorączki, z kaszlem, które wychodziły do ludzi. No i też kwestia tych maseczek, prawda, gdzie no jeżeli spotykamy się z osobą, która, ja mówię o czasach lockdownu, nie teraz, która, gdzie trzeba było mieć maseczki cały czas, spotykamy się z osobą, która wpada w panikę, a ta panika często jest no, zupełnie irracjonalna, prawda, bo jak w czasach lockdownu ja szedłem bez maseczki przez osiedle, ale miałem tą maseczkę w kieszeni i jak widziałem panikę w oczach nadchodzącej kobiety i to, że próbuje gdzieś uciec, czasami ci ludzie uciekali gdzieś na trawnik, a czasami z jednej strony krzaki, z drugiej strony krzaki, kobieta nie miała gdzie uciec, nie wiedziała co robić, czy się cofnąć, no to zakładałem maseczkę, mijałem kobietę, zdejmowałem maseczkę. No więc to też trzeba brać pod uwagę i nie dajmy się zwariować, prawda, bo zarówno ta pierwsza reakcja, że panika, strach, przestrzeganie wszystkich przepisów antykowidowych, czy trzeba, czy nie trzeba, no to jest paranoja, ale ta druga reakcja, że demonstracyjnie ja się zachowuję, jakby żadnych zarazków nie było. W normalnych czasach, podkreślmy, trzeba mieć na uwadze innych i jeżeli podejrzewamy u siebie jakiś zarazek, no to albo nie bywamy między ludźmi, albo bywamy w taki ostrożny sposób, prawda, żeby nikogo nie zarazić. Natomiast oczywiście musimy umieć to odczytywać, prawdę, odczytywać te właściwe zachowania, mądre zachowania, takie, żeby no, nie wariować ani w jedną, ani w drugą stronę. Dziękuję bardzo. Thank you.